Dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym test playerze na moim kanale, a dziś przetestujemy sobie Tosta. Everton Ribeiro, 83 overall, ofensywnego pomocnika, prawego pomocnika, Cruzeiro, reprezentant Brazylii, chociaż nie wiem, czy on gra właśnie w Brazylii. Standardowo możecie sobie zobaczyć statystyki tej karty, które wyglądają bardzo, ale to bardzo dobrze. Powiem tak, ten zawodnik mnie zachwycił tym, iż jest taki lekki, zwiewny jak piórko, mknie przez boisko niczym błyskawica, przypomina mi przy tym Neymara, który potrafi dobrze kiwać i jest bardzo szybki, jest skuteczny, tak samo jest z Evertonem Ribeiro. Okej, zacznijmy sobie od plusów, czyli tempo 88, bardzo szybki zawodnik, przy czym pomaga mu na pewno dribbling 89 i 87 punktów kontroli nad piłką. Fajnie potrafi przy sobie przytrzymać futbolówkę, jest mu ciężko ją zabrać. Wpadałem w tłok i wychodził tego bez szwanku, potrafił strzelić jeszcze w dodatku bramkę. Podania to 77, dobrze podaje, nie mam się do czego tutaj doczepić. Strzały 75, lepsza lewa noga, jednak prawa noga także dobrze funkcjonuje. Za czym idą cztery gwiazdki słabszej nogi. Nie czułem praktycznie różnicy między lewą a prawą nogą, te strzały były naprawdę bardzo mocne. Wysuwanie na czyste pozycje, 92 reakcji. Ten zawodnik jest skuteczny, jednak no, trzeba u niego troszkę to wypracować, bo nie jest nigdy tak. Nigdy nie jest po prostu tak, że zawsze, kurczę, tostem albo informem strzelimy nie wiadomo jakie bramki. Nie, trzeba to po prostu wypracować, trzeba wiedzieć kiedy, no i trzeba wyważyć troszkę tą siłę. Trzy gwiazdki sztuczek, fajnie kiwa, jednak nie wiem dlaczego tak mało tych sztuczek, bo dobrze ten zawodnik drybluje. No i cztery gwiazdki słabszej nogi, tak jak już mówiłem. Jeszcze takie pokrótce statystyki, takie mniejsze troszkę, to 58 obrony, 63 główek. Ten zawodnik nie jest wysoki, bo ma chyba 175 cm wzrostu, 23 lata jak coś. No i średnia pracowitość w obronie, jak i w ataku. No i takie moje odczucia to są... Kurczę, ten zawodnik rozwala system, aż głowa boli. Bardzo lubię tego grajka, bardzo przyjemnie mi się grało. Tak myślę, żeby go sobie nie zostawić w moim składzie. Ogólnie całym składem brazylijskim mi się bardzo dobrze grało i nadal mi się bardzo dobrze gra. Nigdy nie miałem styczności z Brazylią, a teraz wiem, że warto, bo można się nauczyć dobrze kiwać przede wszystkim, a przy tym pomaga mi na pewno Ribeiro, który jest bardzo ofensywnym zawodnikiem, który wychodzi praktycznie kiedy może na czyste pozycje. No i tutaj standard. Standardowo możecie sobie zlukać plusy tej karty, minusów nie ma, bo to są tocy, chcę tylko skupić się jedynie na plusach. No i ten zawodnik, zaraz, ten zawodnik dostaje 10 na 10, wydaje mi się, że to jest, kurczę, taka ocena i powie wam, że warto kupić go. No nie jest jakiś tam mega tani, bo kosztuje chyba około 35 tysięcy, ale wiecie, mamy fabrykę, no i poniżej znajduje się także Sonda. Możecie zagłosować, kogo chcecie zobaczyć w następnym teście, playerze. Tak więc dzięki, trzymajcie się ludziska, do następnego i cześć!